Paweł Domagała należy do grona najbardziej znanych polskich aktorów oraz wokalistów. Gwiazdol od 6 lat pozostaje szczęśliwym mężem. Co ciekawe, jego partnerka jest córką bardzo znanego aktora. Gdzie zakochani zdecydowali się zamieszkać wraz z dziećmi. Paweł Domagała znany jest szerokiej publiczności głównie dzięki roli w serialu O nie się nie martw oraz licznych komediach romantycznych. Poza tym gwiazdor zajmuje się wydawaniem własnych piosenek, które szybko stają się niekwestionowanymi hitami wśród krajowych słuchaczy. Paweł Domagała ma naprawdę popularną żonę. To córka kultowego aktora, prywatnie artysta układa sobie życie z Zuzanną Grabowską. Para wzięła ślub w 2013 roku i ma dwie córki. Starsza z nich przyszła na świat w 2012 roku, młodsza 6 lat później. Domagała nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwym mężem oraz ojcem. Swojej rodzinie dedykuje więc kolejne piosenki, dzięki którym publiczność może dowiedzieć się nieco więcej na temat jego życia prywatnego. Chociaż dla wielu fanów Domagały może się to okazać naprawdę zaskakujące, jego żona jest córką niezwykle znanego aktora, Andrzeja Grabowskiego. Ona także jest aktorką, a swego męża poznała na studiach teatralnych. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w takich produkcjach telewizyjnych jak Świat według Kiepskich, M jak Miłość, czy też Czas honoru. Zuzanna Grabowska woli jednak prawdopodobnie występować na żywo przed publicznością. Z tego powodu częściej oglądać ją można na deskach teatralnych niż na ekranach telewizyjnych lub kinowych. Gdzie mieszka Paweł Domagała? Chociaż Paweł Domagała pochodzi z Wrocławia, a przez długi czas mieszkał w Radomiu, obecnie układa sobie życie z żoną w Warszawie. Para zdecydowała się w 2017 roku na zakup własnego mieszkania, aby nie musieć już być od nikogo zależnym. Paparazzi wielokrotnie przyłapywali małżonków na zakupach meblowych oraz wybieraniu dodatków w sklepach dekoratorskich. Jak więc widać, para przykładała wielką wagę do stylowego urządzenia wspólnego domu. Sam Domagała zaznaczył w jednym z wywiadów, że nie jest zwolennikiem mieszkania w ogromnych luksusach. Nie zdecydował się więc na duży dom pod Warszawą jak większość gwiazd. Zamiast tego kupił po prostu wygodne mieszkanie dla czteroosobowej rodziny. Chociaż fani byli bardzo ciekawi, którą część stolicy wybrał, artysta nie chciał tego zdradzić. Nic w tym jednak dziwnego nie od dziś aktor dokładnie strzeże swej prywatności.